Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, ze słonecznego Dubaju. Postaram się bez okularów, tak żebyście widzieli moje oczy. I kolejny odcinek serii Życie w Dubaju, jak się żyje w Dubaju. Dzisiaj o tym, co mnie najbardziej zdziwiło i co warto wiedzieć, jeżeli wybieracie się pierwszy raz do Dubaju. Zapraszam serdecznie. Pierwsza rzecz, którą odczułam osobiście, tylko ja, ani mój mąż, ani mój syn nie mieli z tym problemu. Mój żołądek jest bardziej wrażliwy, więc picie wody z kranu, nawet do płukania tylko ust po myciu zębów, absolutnie nie wskazane dla osób, które mają słaby żołądek, bo zaraz zostaniecie rozstroju żołądka, bóle, zdęcia, bardzo jest to nieprzyjemne i zajęło mi to kilka dni, żeby się zorientować, że to jest właśnie od wody. Ale w hotelu, jeżeli jesteście gośćmi tylko takimi, którzy przyjeżdżają na wakacje, to z reguły tej wody jest bardzo dużo i myślę, że to jest właśnie powód, dlaczego tak jest, bo wiedzą, że nie wszystkie żołądki są w stanie z tą wodą w stanie poradzić. No z czasem się przyzwyczaiłam, używamy wody filtrowanej do wszystkiego, teraz już do mycia zębów nie, więc po prostu kwestia przyzwyczajenia, ale jako turyści, no zwróćcie na to uwagę, jeżeli macie słabe żołądki, to warto pewnie używać tylko wody z butelki, nawet do pukania zębów. Kolejna rzecz to metro, w którym specjalny wagon jest wydzielony tylko dla kobiet i dzieci. Kobiety mogą jeździć we wszystkich wagonach, natomiast do tego jednego wagonu mogą wsiadać tylko wyłącznie kobiety. Mężczyźni do tego wagonu nie mają wstępu. Myślę, że to jest dosyć fajna rzecz, szczególnie jeżeli ktoś podróżuje samotnie w późnych godzinach wieczornych, to ma większy komfort, bo jest tylko w wagonie dla kobiet. No Dubaj, miasto międzynarodowe, nastawione na wszystko, na turystykę, na więcej ludzi przyjeżdżających, mieszkających tutaj, podnoszących gospodarkę, ale słuchajcie, zaskoczyliśmy się, bo jeżeli chodzi o dostęp do produktów typu jakiś taki, które bardzo często w Anglii kupowaliśmy na Amazonie, to niestety tutaj rynek jest bardzo ograniczony, niektórych rzeczy w ogóle się nie da kupić, są tylko ze Stanów czy z Chin, więc no, jest mniejszy wybór niż na przykład jak mieszkaliśmy w Anglii i w Anglii dużo łatwiej było o jakiekolwiek reklamacje. Tutaj ze względu na to, że to nie jest na miejscu, dystrybutor nie jest na miejscu tylko w kraju, w którym to było produkowane, więc ta procedura tutaj jest dosyć długa. Mieliśmy taki jeden przypadek, już było to dawno, w zeszłym roku, nie pamiętam co to było, ale czekaliśmy pół roku na rozwiązanie sprawy. Coś było uszkodzone i strasznie długo to trwało, zanim w ogóle jakiekolwiek kroki zostały przedsięwzięte w tej sprawie. Rozwiązana była, ale trwa to zdecydowanie dłużej. Kolejna rzecz to dostępność programów telewizyjnych. Ja na przykład bardzo lubię kryminały i w Anglii oglądałam taki angielski, brytyjski produkcji seria Death in Paradise. I niestety tutaj go nie ma. Fakt, że byłby przez BBC, ale no tu niektórych rzeczy nie ma. I na przykład dużo osób porównuje Netflixa z dostępnością filmów na przykład w Polsce czy w innym kraju i zdecydowanie tutaj Emiraty Arabskie przycinają nam dostępność do niektórych, także nie mamy całego pakietu, tak jak inne kraje. Kolejną ciekawostką, no w hotelu to nie pamiętam, bo mieszkaliśmy przez pierwsze 3 tygodnie jako turyści w hotelu, więc nie pamiętam, ale teraz, kiedy mieszkamy już w normalnym mieszkaniu, to muszę wam powiedzieć, że w czasie pory letniej nie używamy w ogóle gorącej wody, bo z gorącej leci zimna, a z zimnej leci gorąca. Uważajcie, jeżeli będziecie na plaży, bo nawet ta woda w prysznicu może być naprawdę jak wrzątek. Także żeby przypadkiem nie wysyłać najpierw samego dziecka, sprawdźcie jaka jest temperatura pod tym prysznicem, szczególnie jeżeli nie była używana i ona gdzieś tam stoi w tych rurach i się strasznie grzeje, no to po prostu wrzątek leci.
to taka uwaga. A pytam za innych osób, które mieszkają i też w zależności od tego, jakie budownictwo, bo my w takim jednym ze starszych, bardziej ze starszych mieszkamy, więc tak wygląda, że te rury nie są tak izolowane i się po prostu nagrzewają, więc z zimnej wody leci wrzątek. A ponieważ nie grzejemy, więc mamy wyłączony bojler na wodę, z zimną wodę mamy z bojlera, bo jest w mieszkaniu, więc jest chłodniej. Inną ciekawostką, to już raczej dla osób, które myślą o tym, żeby się przeprowadzić, to tutaj klimatyzacja chodzi non-stop, więc jeżeli ktoś szuka mieszkania, to warto sobie przyjrzeć oferty i sprawdzić, czy jest koszt za klimatyzację jest doliczony do wynajęcia mieszkania, czy jest to w gestii już samego wynajmującego. Ten koszt jest dosyć duży, naprawdę dosyć duży. Ja poszukam, w tym momencie nie wiem, my akurat mieliśmy to szczęście, że koszt pokrywa nasz właściciel. Mamy to jakby już w miesięcznej opłacie, ale wiem, że ten koszt jest duży. Mówił nam znajomy, ale nie pamiętam. Sprawdzę, napiszę tutaj, to będziecie widzieli. No i często jest tak, że gdzieś tam z tego sufitu coś kapie. Kapie woda, trochę pokapie, trochę przestanie. Wzywaliśmy tutaj fachowców, przyszli, popatrzyli, podawali się w głowę. No i powiedzieli, że nic się tutaj nie da zrobić, po prostu skrapla się sama rura od klimatyzacji i po prostu będzie kapać. No to leżysz, po prostu pożyczysz łatkę w kuchni i ta woda sobie tam kapie. To są naprawdę 4 krople na dzień czasami. Natomiast mieliśmy sytuację, kiedy rano weszłam do kuchni i na podłodze po prostu już było jezioro. Była to niedziela, godzina 8 rano, zadzwoniliśmy do ochroniarzy i to jest świetna rzecz. Nie wiem czy wszystkie, ale tu akurat MR oferuje taką usługę, że na miejscu są fachowcy, więc po prostu pękła rura i zaraz kogoś przysłali. Dosłownie no, byli w 5 minut. I zaraz tą usterkę tak naprawili tymczasowo, bo tutaj rury należą do właściciela mieszkania. Więc jeżeli coś się dzieje z rurami, to jest to w gestii osoby, która tym mieszkaniem zarządza. No a my poprosiliśmy, no jest niedziela rano, nikt nie przyjdzie nam tutaj nic zrobić, więc tymczasowo zakleili i na razie działa odpukać. Z tymi fachowcami, no jak to jest z tymi fachowcami, słuchajcie, no... Ciężka sprawa, fachowców nie ma. Jeżeli są, to gdzieś po znajomości jakiegoś Polaka najczęściej, czy jakąś tam inną osobę, która rzeczywiście tak zwana złota rączka wszystko naprawi. No ja tu miałam, nie wiem czy w pierwszym odcinku to mówiłam, chyba nie, bo to jeszcze było zanim się przeprowadziliśmy do tego mieszkania. Sytuację z zawieszaniem zasłon. Nasz właściciel odmalował całe mieszkanie i nie wiem czemu, do malowania mieszkania zdjęli karnisza. No i potem te garnisze musieli zawiesić, a zasłony są bardzo ciężkie, bo to są zasłony z przyciemnieniem. Kiedy się je zasłoni, ona ma tyle tamtego materiału grubego, to jest po prostu totalnie ciemno, kiedy śpimy. Więc one są bardzo ciężkie. No i słuchajcie, zgadnijcie, ile zajęło po zawieszenie garniszy w 3 pokojach, w 2 sypialniach i w 1 salonie. W salonie akurat było lekkie. Jak myślicie, ile czasu to zajęło? 5 godzin. Ja myślałam, że po prostu wyjdę z siebie i nie mogłam uwierzyć, że tyle można wieszać karnisza. To tak właśnie w ramach fachowców. Taki krótki tylko epizod wam przedstawię. Przychodzi 3-4 panów. Z reguły jeden tylko coś tam wie i rozumie po polsku. Po angielsku. I zresztą się komunikuje już. No chyba to są Hindusi albo z Pakistanu, albo z Bangladeszu. Nie znam języka, więc trudno powiedzieć. Tu im tłumaczy, co mają zrobić. No ale no, ten serwis taki trochę jest zostawiający bardzo dużo do życzenia, to muszę przyznać. Kolejna rzecz, o której warto wiedzieć, szczególnie jeżeli nie planujecie noclegu w hotelu, a gdzieś w apartamencie, jeżeli macie taką możliwość, to poproście kogoś albo sprawdźcie sobie na mapie, czy w pobliżu nie ma meczetu. Bo tu modlitwy odbywają się, jeżeli dobrze pamiętam, 5 razy dziennie. Pierwsza się zaczyna o wschodzie słońca. Chyba nikt nie chciałby być obudzony na wakacjach o godzinie 5 rano, bo są
wzywane na modlitwy, wszędzie są głośniki na zewnątrz z każdego meczetu, więc dookoła wszystko naprawdę słychać, naprawdę. No my mamy szczęście, znowu się przyznawiamy tą lokalizację, niby w samym centrum, ale tak tu jest wszystko zabudowane, że akurat najbliższy meczet nie słychać w ogóle, naprawdę. Ale warto, warto, bo słyszałam od wielu osób, że znalazły sobie fajne mieszkanie, fajne lokalizacje, nie sprawdzili sobie i się okazało, że niestety, ale no długo się tam mieszkać nie da, bo jeżeli się w tych modlitwach nie bierze udziału, to takie poranne pobudki no, do przyjemnych nie należą. Jeżeli planujecie wakacje w Dubaju po raz pierwszy, no bo jak ktoś był, to już wie, ale jeżeli ktoś nie był i będzie po raz pierwszy, to musicie sobie uświadomić, zobaczcie sobie na mapie, to miasto nie jest duże, ale ono jest rozciągnięte wzdłuż wybrzeża. Jest bardzo długie, więc przemieszczanie się z downtown do Jumeirah, czy na JBR, czy do Mariny, no to jest minimum 20 minut. Jeżeli to jest już w godzinach takich, gdzie więcej aut jeździ, jest większy ruch na drogach, no to 40 minut. Naprawdę. I koszty taksówek wtedy oczywiście rosną, no bo to też pod uwagę jest brane. I czas i też przez jaką drogę jadą. Najszybszą drogą jest Sheikh Zayed Road, ale na niej są bramki, o których Wam już mówiłam w odcinku o jeździe samochodem, wymianie prawo jazdy. Kto nie widział, to może sobie zobaczyć. Dam tutaj zakładkę i dam też w opisie filmu, możecie sobie zobaczyć, przypomnieć. Więc wtedy ta taksówka jest droższa, jeżeli jedzie przez Sheikh Zayed Road, przez każdą bramkę, którą się przejeżdża, no to zobaczycie na liczniku, jak szybko biją. Taksówki są generalnie, w porównaniu do cen europejskich, jeszcze dosyć tanie, ale warto sobie naprawdę sprawdzić lokalizację, w której mieszkacie i w jakim celu przyjeżdżacie. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie wypoczynkowo plaża, no to na pewno Marina, JBR, tamte rejony, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcecie zwiedzać takie te najbardziej znane atrakcje turystyczne, no to najpierw sobie sprawdźcie, gdzie one są na mapie i gdzie będzie Wasze miejsce zakwaterowania, bo można naprawdę tutaj spędzić dużo więcej czasu na jeżdżenie tymi taksówkami z miejsca na miejsce, niż po prostu korzystać z tego, co tutaj nam miasto oferuje, a oferuje bardzo, bardzo dużo. Muszę przyznać, że jak na Dubaj, to tutaj bardzo często można złapać jakieś ciekawe promocje i zniżki. Warto sprawdzać, nawet bardzo często pytacie, gdzie kupować atrakcje. Ja osobiście już wiem, że najlepiej kupować bezpośrednio tam, gdzie chcecie być. Czyli jeżeli to ma być Burj Khalifa, to na stronie Burj Khalifa, jeżeli chcecie do muzeum, to do muzeum. Dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Kupiliśmy bilety do Kidzani, która jest w Dubai Mall, bardzo fajna, ale mój syn powiedział, że mamo, ale to tak do 5 lat. Jak są starsze dzieci, to już takie to było zbyt dziecinne, jak powiedział. No był, widział, bardzo fajne miasteczko, ale rzeczywiście muszę przyznać, że raczej dla młodszych, tak. Już takich dzieci, które chodzą, mówią, to musi być naprawdę fantastyczna rozrywka. No i co? I chciałam być sprytna, poszukałam gdzieś jakieś super oferty na internecie i okazało się, że w tej cenie, ponieważ była tańsza ta cena, dosyć dużo, to się okazało, że w tej cenie raz, że mąż musiał i tak stać w kolejce na odebranie biletu, ponieważ nie był kupowany z ich oryginalnej strony, nie mieliśmy pierwszeństwa w kolejce na zakup online, więc trochę kicha, bo niestety, ale to był raczej taki dzień weekendowy, więc było bardzo dużo ludzi, no i w kolejce spędzili pół godziny. Więc taka moja uwaga. Chcecie jechać na wycieczki, to po prostu bukujcie bezpośrednio na stronie, tam gdzie do tej atrakcji się udajecie. Sprawdzajcie sobie opcję płatności, bo w niektórych miejscach można płacić ze zniżką kartą na metro. Warto sobie poszukać informacji właśnie jak o zniżkach i wtedy nabija się cenę, nabija się kwotę na kartę i wtedy tą kartą płacicie i macie zniżkę. Na przykład na lodowisko zniżka jest chyba 40% na właśnie kartę z metra. Kto nie był, to zapraszam na filmik z lodowiska. Świetna sprawa. Nawet jako oglądająca osoba z pierwszego czy drugiego piętra robi to wrażenie, kiedy się ogląda tych wszystkich ludzi próbujących jeździć na łyżwach. Tak z takich najważniejszych rzeczy, które uważam, że warto wiedzieć przed przyjazdem do Dubaju, to chyba wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę dajcie znać, piszcie w komentarzach, możecie się kontaktować też przez moją grupę na Facebooku, tam ten kontakt oczywiście wtedy jest dużo szybszy i taki bardziej
back and forward, że tak powiem. No i czekam na Was. Kto przyjeżdża, kto planuje, dajcie znać, chętnie się z Wami spotkam. Coś Wam tutaj może jeszcze podpowiem. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze Wam miłego tygodnia i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. A w międzyczasie w tygodniu cały czas lecą odcinki z Expo, jest ich jeszcze cała masa. Spędzam ogromne, ogromne godziny długie na laptopie, obrabiając i szykując i szukając ciekawych faktów z pawilonu, które w tym momencie robię. Żegnam się z Wami serdecznie i widzimy się już niedługo. Thank you.